216 rok przed naszą erą. W południowo-wschodniej Italii, dzisiejsza Apulia, w 216 roku przed naszą erą, w trakcie II wojny punickiej, rozegrała się jedna z najsłynniejszych bitew w dziejach świata. Pod Kanami starły się armie kartagińska, dowodzona przez idącego od zwycięstwa do zwycięstwa Hannibala, 40 tysięcy ludzi, z rzymską konsuli Luciusza Emiliusza Paulusa i Gajusza Terencjusza Varona, 86 tysięcy. Mimo dwukrotnej przewagi Rzymian, bitwa skończyła się całkowitym zwycięstwem kartagińczyków, dzięki genialnemu zamysłowi Hannibala, którego rozwiązanie było przez ponad dwadzieścia stuleci naśladowane przez innych wodzów. Tak zwany manewr kanneński polegał na wciągnięciu wroga w oskrzydlającą pułapkę. Główne siły Hannibal rozmieścił po bokach, a słabsze centrum miało tylko cofnąć się pod atakiem rzymskiej falangi, na której odsłonięte boki i tyły uderzyła kartagińska jazda. Zginęło pięćdziesiąt tysięcy Rzymian i tylko siedem tysięcy żołnierzy Hannibala.